Witajcie z tej strony Laska Gaming. Oto kolejny mój koszmar i kolejny horror po przejściu Amnesia: A Machine for the Pigs, obiecana Anna w Extended Edition, gra studia Dream Fighters, jak się nie mylę. Jest to indie studio i nie za bardzo wiem, jakie inne gry stworzyli, ale właśnie wiem o Annie, którą niedawno kupiłem. I chciałbym oczywiście, proszę Państwa, z Wami przeżyć tą przygodę. Jest to psychologiczny horror, przygodówka, czyli rodzaj gier, które lubię najbardziej. Tak więc, bez dalszego pieprzenia, zagrajmy w Annę. Gra jest podobno bardzo klimatyczna. Może nie jest aż tak straszna, ale Extended Edition dała nam lepszą grafikę. Z tego, co czytałem, podobno gra uczy się reakcji gracza na zjawiska nadprzyrodzone. I still recall the ecstasy of the sun piercing through the trees. Nie wiem, czy chcecie, żebym to czytał. Dobra, nie będę. Oczywiście nie ma polskiej wersji. Chyba, że wam tłumaczyć, nie wiem. Na razie nie przeszkadzajmy sobie w intro. Anna, my love. Oj, no. Dobra. Jak tutaj skończyłem? Czuję, że przyszedłem tutaj jak w transie. Ale przyszedłem przez bramę. Muszę się dowiedzieć, dlaczego ja cały czas śnię o niej. Wystrzyk on dire, żeby zdobyć odpowiedzi. I muszę zmniejszyć sobie sensitivity myszy, bo to jest, kurde, koszmar. Dalej jest źle. What the fuck? W końcu! Proszę Państwa, w końcu możemy zagrać. Trochę napisy szybko. Czy jest coś do szybkości napisów? Przepraszam, że tak to wszystko ustawiam, ale... Nie, jest po prostu napisy. Ale gra wygląda naprawdę ślicznie. Naprawdę ślicznie. Dobra, to jest chyba main door. Zablokowane. Wiecie, co teraz powiem? Piękna muzyka. Naprawdę, muzyka to jest... Muszę zrobić jakiś odcinek moich pierdzieleń, czyli niedzielnej ambonii o muzykę, bo po prostu muzyka tu jest świetna od pierwszych chwil. A kamok. Kamyk. No to jest przygodówka, czyli zbieranie. Coś było? Little door. A. Są zawiązane i nie powinno być ciężko z ich... Nie no, wygląda naprawdę... Naprawdę po Amnezji, gdzie wszystko było szaro-burę, teraz odkrywamy po prostu grę, gdzie jest pięknie. Dobra, tu widzę jakieś motylki nawet. Proszę Państwa. Czekaj. Ale coś tu... O, jest. Jest trochę kwiatów. Co mogę sobie... Ktoś musiał je włożyć z jakiegoś celu tutaj, dobra. Nawet jakaś tam fizyka jest, o. Dirty object. Tak, chyba na i będę miał inventory. O, mam z... Co to jest? Też poznaję, myself. A, mogę włączyć. Hunting knife. Dirty object. Czy mogę? Empty. Czyli napełnijmy wodą i go oczyśćmy, jeżeli jest dirty. Dobra, zobaczmy. O, jest brodź. Niesamowicie czysta woda sprawia, że jesteś spragniony. Niemalże spragniony, dobra. Napełnij, jak to zwykle w przygodówkach bywa. Napełnijmy flaszkę i oczyśćmy ten obiekt. Albo... Dobra, no to... Obróćmy się. I zróbmy tak. O, jest teraz.
jakiś kawałek urządzenia. Co on robił pod kamieniami? Też mnie to zastanawia. To po co ja teraz... Dobra, mamy hunting knife, czyli nóż łowiecki. Który możemy przeciąć te sznurki. Dan, przeciąłem linę. Dobra, muszę sobie tutaj... Pogram może z pół godzinki. Podzielę to oczywiście na party stosowne. Aha, popękana ściana. Nie ma... to jest niemożliwe, żebym... Zrobił to. Zrobiła, nie wiem... Kim ona jest, to gołymi rękami. A nie mogę tu nawet wejść. Dobra, pozwiedzajmy jeszcze trochę. Kurde, kolejna przygodówka, proszę Państwa, na moim kanale, a ja naprawdę uwielbiam przygodówki. To mi się wydaje w miarę ciekawa. A, już mam jeden. Są zamknięte. Może uda mi się je otworzyć ze środka, a tutaj się wspiąć? Nie no, jak się przyglądniemy teksturą, to są trochę obrzydliwe. Są zamknięte. To jest niemożliwe, żebym przeszła tutaj. Coś tu było. Cały czas jestem... Dwok. Nie, to chyba nic już nie będzie. Tu już wszystko odsłonięliśmy. No spróbujmy coś z tą ścianą zrobić, proszę Państwa. Może połączmy... Gdzie mam ten patyk? To z tym. Albo to z tym. Albo... Co? Kamień z patykiem. A po prostu użyjmy tego kamienia na tej ścianie. Albo tego noża wyskropmy. Już się gubię, dobra. Jest tu pewien system podpowiedzi, właśnie tutaj to nawet pracuje. A coś się zablokowało. Albo rozdupczeny. Nie, rozwalony. Ale to nic nie wskazuje na to. Tak, właśnie to oko jakieś tu jest. O, jesteś w środku. Mogę czegoś użyć? Nie, jest muzyczka. To jest niesamowite wykonanie. Crafting, no, wykonanie. Fajnie, muzyczka. Mystery! Świetnie, kurwa. Dobra, posłuchajmy. Nie wiem, czy... Mamy się czym tak ekscytować. What the fuck? Dobra. Nie, a enterem mogę z tego wyjść. Dobra, myślę. Ale muzyka... Przyznajcie, proszę Państwa, że muzyka jest piękna. No, to kamieniem to rozdupczy. O, jest. I cannot reach it. To może wspomognijmy się kijem. I got it. Dobra, tylko... Na jaki? What? Dobra, zbieram te gear pieces. Ale... Połączyły się... Ale czegoś jeszcze brakuje. Do sklejenia. Ale gdzie tu jest mechanizm od tego?
O, tu jest jeszcze coś. Nie mogę tego poprzesuwać? Jeżeli coś znajdę, to oczywiście przeskoczę do tego, bo na pewno uwielbiacie, jak chodzę bez sensu. Dobra, połączyłem ten gear z sznurkiem i się naprawiło. A więc powinniśmy teraz naprawić jakoś ten przycisk. What the fuck? To gdzie ja mam to naprawić? Ale jest postęp. Coś jest krz, 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 krz. To gdzie jest ten mechanizm? No to... Jest! Patrzcie! Podziałało! O, dry branch. A dry wooden branch. It looks... I need to find a light. No to mamy ten lighter, nie? O. O, o, tu jest ten mechanizm, widzicie? Jak my jesteśmy fajni. Teraz tu... co? Okej, okay, teraz powinno działać. Dokładnie. Dobra nasza. Hurra! Na razie jest tyle strachu, ale nie będę narzekał. I co? Jest, weszliśmy do domu. No, powiem szczerze, zapowiada się ciekawie. A tylko trochę musiałem wyciąć. Świece oświetlają dom trochę. Czy ktoś żył tutaj? O, jakiś stary rękopis. Jest w bardzo złym stanie. Mogłoby się rozpaść w rękach. Obsessed by such purity, he stretched out his arm and cut himself with the hated blade. At last he had felt the right. Ot. Coś o rytuale. O dokończonym rytuale. O, jakiś szyb. Aha. Dobra, tu mamy jakiś stół. Na razie poddajmy się beztroskiej eksploracji. Czy będziemy potrzebować jakiegoś wiadra tu? Czy jakiś slot in the wall? Aha. Ktoś płacze. Tu, za tą ścianą. Fuck. To mnie przeraża. Okej. Okay. To mamy świecę. Tutaj ktoś... Mamy... Lucien and Margarita. Nie płacz, proszę panią. Nie wiem, czy chcecie naprawdę... Dobra, nie... Może... Czytanie dokumentów sobie odpuścimy. O czym, co to jest? Okej. Okay. Tu się coś pali. Tu mamy pan garnek. Właśnie. I don't know. Nie wiem, proszę panią. Ale ktoś tu coś rozpalił. No ktoś musiał to odpalić. No tutaj mamy... trochę... Co mam zrobić? Tu
mam ostrze od piły. Tu mam wspomnienie od jakiegoś rytuału. Nie podoba mi się to. Dobra, nóż, który powinien być uderzony czymś. Proszę panią, proszę się nie mozgajeć. Dobra, o tu mam drawer. What the fuck? Tak, ale chcę to otworzyć. Chcę to otworzyć! Co się dzieje za mną? Drawer. Otwórz mnie ten drawer! Aha. If only I can... Dobra. Some tool. To? Nie? To what the heck? Proszę panią, proszę nie płakać. Dlaczego się teraz nie mogę ruszyć z miejsca? A, przyblokowały mi drzwi. Dobra, są zablokowane, potrzebuję do nich klucza. No jak coś wynajdę, to się do was odezwę. Po prostu są bugi w tej grze, po prostu. Tu mam jakieś olco. Są bugi z tym ogniem. W ogóle ta gra jest troszkę pobugowana. O, tu mamy coś. No i przez te bugi... Patrzcie. Nie wiem, co się dzieje. O, i teraz... What the fuck? Co jest z tą grą? O... Chyba będę musiał... Coś nie chcę grać z moimi sterownikami, mi się wydaje. O. Znowu jakiś dokument. About the seal and the use. Ktoś chce poczytać to, proszę bardzo. Panie ogniu, nie buguj się, bo mi bugujesz całą grę. Dobra. Aha, mam śmiały plan, proszę państwa, w końcu, żeby zgasić ten ogień moją wodą. Wow! Nie czytowałem, serio! Po prostu, jako kupi kupek. Panie dom! Tu chyba były drzwi, które potrzebowały klucza. Dobra, to może być klucz do tych drzwi. Nope. Do których drzwi? Do tych? O, odblokowaliśmy kolejne drzwi, proszę państwa. Jakiś progres. O, kolejne pomieszczenie. To są chodaki? Ktoś tu strugał jakieś manekiny. O, mam siekierkę. Dobra, chodaki. O, tu mam... osełkę? Dobra, przeszukajmy ten pokój. Ta gra ma ewidentny problem z oświetleniem. Nie wiem, czy to jest w zależności od moich sterowników, czy po prostu ta gra jest zjebana, jeżeli chodzi o ten aspekt. Ale naprawdę, oświetlenie... A, haczyk. Myślę, że to pomieszczenie jest tylko narzędzie. Nowhere. Nigdzie. Nigdzie. Pełno przedmiotów mam z tego pomieszczenia.
Młotek. O. No i ten... To mogę otworzyć, ale to jest... Kolejna książka. Było coś ważnego? Dziwne. Czekajcie, chyba to powinno być coś ważnego, więc ja to prześledzę. Jak chcecie, to sobie zróbcie pauzę. To po prostu... Nie, jednak nie. Nie mogę teraz opuścić, coś się dzieje. Dlaczego? Nie zauważyłem ich. Oni wydają się, jakby się modlili. Wow, 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 wow. Co się stało? Dokładnie, ziom. What the f- Na tym chyba skończymy nasz pierwszy odcinek. Trochę dłuższy. Wstępniakowy. Może zobaczymy, czy możemy zapisać. Tak, możemy. Fuck. To była Anna. Bardzo ciekawa gra. Bardzo ciekawie się zapowiada. Jest straszna trochę. Jest taka bardziej psychologicznie straszna. Trzeba był jumpscare. Ale będzie dużo błądzenia, dużo straszenia. Bardzo mi się to podoba. Więc subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podoba ci się ten film z serii Anna, to czekaj na następne, bo innych nie ma. Bo to jest pierwszy odcinek. Lecz zobacz inne koszmary, w które zagrałem, albo produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam. Na razie i do zobaczenia.